Moje drogie, bardzo miło mi przywitać was obie, chciałam powiedzieć w moim programie, ale dzisiaj e, łączymy siły z Martyną. Martyna wylicytowała możliwość porozmawiania z tobą właśnie Zosiu i, i jest dzisiaj współprowadzącą. <ściał> bardzo mi miło. Więc bardzo się cieszę, bo, bo no, akcja Szczytny Cel, e, dochód z tej e, licytacji pójdzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, więc przede wszystkim dzień dobry Zosiu, dzień dobry Martyno. Dzień dobry. Witam. Fajnie Was tu mieć. Ja może tak zacznę jednak od pytania do Martyny, bo jestem ciekawa jak argumentuje to, że wylicytowała tę rozmowę. Sytuacja dotyczy dokładnie roku temu, kiedy nieoczekiwanie bardzo poważnie zachorowałam. Dostałam perforację jelita zapalenia otrzewnej i też podejrzenia urosepsy i znalazłam się w służbie zdrowia i zaczęły się komplikacje. E, więc tak naprawdę temat sepsy, urosepsy, zdrowia, zdrowia psychicznego z racji zawodu jest mi bardzo bliski i zaczęło mnie bardzo mocno denerwować to, że ludzie po prostu podchodzą do zdrowia. Bardzo, bardzo tak specyficznie omijając tematykę niewygodną. Dlaczego? Ponieważ się bardzo często wstydzą tego, że chorują, że muszą zażywać określoną farmakoterapię. Ta farmakoterapia może oddziaływać na przykład na skutki uboczne w postaci tego, że tyjemy i jesteśmy oceniani. A przytyła? Co mhm. nas z sobą zrobiła? I ja temu mówię zdecydowanie stop. Super. Więc dlatego tutaj dzisiaj z wami. No, powiem Ci, Zosia, że takie niewinne pytanie zadałam. Ale właściwie mamy trochę już wstęp do tego, o co w tej rozmowie chodzi, bo Martyna jasno określiła, e, co by chciała tutaj, jakie tematy poruszyć. Temat wstydu. E, I prawdopodobnie tak to się połączyło, że e, Zborowska z tego słynie. Wstydu nie ma, wstydu nie ma, nie ma wstyd. Dokładnie, tak. No dobrze, Dokładnie. dobrze, podoba mi się okay. to. Może Martyna, gdybyś powiedziała, jak jako psycholożka. E, jak Ty rozumiesz pojęcie wstydu? Myślę, że odniosę się do samej siebie. Ja wstyd przede wszystkim rozumiem tak, że są to jakieś bariery, przed oceną społeczeństwa, że my się wstydzimy dlatego, że wstydzimy się oceny społeczeństwa, że mamy, że boimy się, pracujemy też na co dzień na różnych stanowiskach, boimy się tak naprawdę, że stracimy gdzieś w oczach innych ludzi ten podziw, bo się do czegoś przyznamy. Co jest całkowicie błędne, ponieważ to może się odwrócić zupełnie w drugą stronę, że jak się do tego przyznamy, to się dowiemy, że moja koleżanka z pracy, mój znajomy ma dokładnie taki sam problem, jak, jak ja na przykład. Więc to jest dla mnie definicja wstydu i chciałabym, żebyśmy jako społeczeństwo, jako przede wszystkim kobiety, ale również mężczyźni... Walali się tego wstydu. No bo po co mamy się czegoś wstydzić? Co nam, co nam to daje, że ktoś no, coś ładno, powie? łatwo powiedzieć. Że ktoś <released> to, 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 coś powie tego, nie? Tak. Sensie, że tak jak powiedziałaś, że znaczy, to, 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 to jest z, z, coś, co bierzemy ze społeczeństwa przez ocenę. I Jasne, moje dziecko jak widzi nową osobę, albo nie wiem, śpiewa i wejdzie ktoś nowy, to się zawstydzi. Ale to jest taki wstyd. Hmm, fajny w sensie rozwijający. No my też możemy, nie wiem, się zawstydzić, jak ktoś nam powie komplement albo nie wiem, wejdzie ktoś, kto nam się podoba nagle niespotykani. Jakby że to, to ten wstyd to nie jest to nie jest nic złego, tak? To są po prostu jakieś tam nasze emocje, coś nad czym nie możemy jakby, czego nie możemy kontrolować w pewnym sensie. Mhm. A to o czym ty mówisz właśnie, że, że jesteśmy że się boimy tej opinii publicznej, czy opinii osób bliskich. No, no to, to, jest, to jest straszne i to jest absolutnie do niczego nam nie potrzebne, bo wstydzić możemy się tego, że jesteśmy, nie wiem, że, że, że nie, nie pomogliśmy komuś, kto potrzebował naszej pomocy, że zachowaliśmy się niefajnie w stosunku do drugiej osoby, e, że nie jesteśmy dobrym człowiekiem, a jakby wstydzić się na przykład w cech fizycznych. Czy nie wiem tego, że nie, wiem, nie, nie umiem mówić po angielsku, albo nie umiem mówić po hiszpańsku, albo nie umiem zrobić salta, no, no, no nie, to nie są rzeczy, które nas definiują jako, jako osoby, prawda? Ale ty, Zosia, jesteś w takim punkcie, że faktycznie możesz powiedzieć, że jesteś z tym wszystkim pogodzona sama w sobie i wstyd jest jakąś osobną kategorią, którą omijasz. Nie, no, bo to nie jest to jest, to jest, to jest cały czas, to jest praca nad sobą, prawda? To, to nie jest tak, że raz na zawsze się wy, wy, wyzbędę kompleksów, hmm. że raz na zawsze będę okej okay ze swoim ciałem albo będę okej okay ze, ze swoim charakterem. No, i jakby czas płynie, moje ciało się zmienia, ja się zmieniam jako osoba, zmieniam się jako kobieta, jestem mamą od półtora roku, to mnie też totalnie zmienia. Zmieniło. Od y, tam, trzech czy czterech lat jestem żoną, co też mnie zmieniło. E, i, I po prostu w każdej tej sytuacji się odnajduję, jakby wiesz, na, na nowo i, i też się dużo sobie uczę, a moja walka. Ech, ze wstydem i tak dalej, no to to jest, barka, to może nie jest dobre określenie, ale to jest ta parasa nad sobą, prawda? Mm -hmm. I, I teraz jestem w jakimś takim, wydaje mi się, że fajnym momencie mm -hmm. swojego życia, jest mi bardzo dobrze. Zaczęłam bardzo właśnie pracować nad swoim zdrowiem, i wiesz, zapisałam się na, na, na siłownię, i to mi daje niesamowity po prostu power. Czuję, że po pięciu tygodniach naprawdę takiej, wiesz, pracy z ciałem, czuję, że nie boli mi kręgosłup, czuję, że nie boli mi kolano, że się wzmocniłam. E... I co z tego, że o 15 chce mi się spać, wstaję <laughs> o 5.30. Nie, ale wiecie, wiecie, że to jest jakby, pamiętam, yy, yy, ja, że ktoś mi zarzucił jakaś, jakaś dziewczyna. Obviously napisała mi na Instagramie, że oh, kolejna body positive e, katuje się na siłowni i po prostu nawet, bo już i tak ta osoba była ograniczona, więc tylko ona widziała ten komentarz. No i ja, jeżeli go sobie kliknę, ale Ludzie, jakby bory pozytyw nie tyczy się tylko e, osób, które są e, grubsze, tęższe, normalne, e, czy nienormalne, wiesz o co chodzi, no mhm. to, to, jest, to jest też bardzo, to jest, body, możesz być body pozytyw, jak jesteś super szczupła i masz przepiękne ciało, albo możesz być normalna, zresztą jest normalność, znowu jakby Tam, się wierzy, no dokładnie, na, na, zagrażająca, ta, ta. <laughs> um, więc... E, body pozytyw to jest właśnie to, o czym chyba rozmawiamy, tak? Że jakby akceptujemy siebie, ale to też jest jakaś cały czas droga. Zosia, ja bym bardzo chciała Cię zapytać, bo sama zastanawiając się nad tym tematem, pierwsze, do czego sięgnęłam, to taki mój okres na nastoletni. Ja jestem w stanie Wam w ogóle opowiedzieć sytuacje, które ukształtowały mój wstyd na przyszłość. Podejrzewam, że macie podobnie, no jasne. bo chyba wszystkie jesteśmy tym naznaczone, a nawet wszyscy. Chociaż Brenne Brown jak zaczęła, zaczęła pracę nad wstydem, to założyła, że to bardziej dotyczy kobiet. Kobiet, po czym... na pewno kobiet. kobiet tak. Się ale się okazało, że mężczyzn też. Słuchajcie, mam hmm. nawet w notatkach, że kobiety to, za co najbardziej się wstydzą, obwiniają, to, do, to są trzy kategorie: cielesność, macierzyństwo. I posiadanie swojego zdania na jakiś temat i zabieranie głosu, ale u mężczyzn też jest. Mm. Ocena ich statusu materialnego, ocena ich emocjonalności, czyli przyznawanie się do emocji, to nad czym twój małżonek teraz e, w podcaście mm. często gdzieś zatrzymuje tak. się. A, i, I wiedza, czyli boją się przyła bycia przyłapanymi na e, jej braku na jakiś tam temat. Ale chciałabym właśnie wrócić do tego momentu, kiedy ten wstyd nam jest jakoś wpojony, przez rodziców, e, przez mamę. Dzień dobry, dzień dobry rodzice. No. <grywa> Oczywiście, że tak. Moja mama przecież, słuchajcie, moja mama od momentu, jak miałam lat, chyba nie, naście, to ona już jakby, ja już zaczęłam sobie wiązać bluzę na, na pupie, żeby ją zasłonić. Bo mojej mamie ktoś w szkole teatralnej powiedział, że ma dużą pupę. I nawet kazał jej robić jakieś idiotyczne. W ogóle szkoła teatralna to jest to temat, jest temat jeżeli chodzi o, o wypuszczanie dziewczyn z kompleksami. I, i moja mama, no, totalnie wiesz, no, pokolenie naszych rodziców to nie jest pokolenie, które które miało tak zajebisty dostęp mhm. do książek, do podcastów, do badań naukowych, jak my, które to nie jest pokolenie, które zostało wychowane na podejściu, że pójście do psychologa albo do psychoterapeuty nie jest absolutnie niczym złym. To nie jest pokolenie, które rozmawiało ze sobą. Więc ona po prostu automatycznie swoje kompleksy przerzuciła na mnie i na moją siostrę i jakby pozbycie się tych kompleksów to była potężna walka, no, właśnie... czy, pozby, nie, czy pozbycie, Co, no. ciągła walka, nie? To jest ciąg, ciągła praca nad sobą, ciągła. Ale moim zdaniem nie ma czegoś takiego, że coś masz raz dane na zawsze, tak samo jak mhm. relacja z partnerem ale wiesz, z Ale jest taki fajny moment, kiedy sobie to uświadamiasz. To jest, kurczę, to, może to się dzisiaj wydaje jakieś oczywiste, bo mamy 30 parę lat. Ale to nie było zawsze takie oczywiste. Ja ostatnio trafiłam na swoje zdjęcia z okresu 20-letniego. Kiedy myślałeś, samego... że jesteś gruba, a patrzysz i byłaś po prostu Oczywiście, Ale wiesz co jest najdziwniejsze, no tak. Zosia, że w pierwszym odruchu to były moje zdjęcia ze stażu w Ukrainie. I to, co ja pierwsze poczułam, jak zobaczyłam to zdjęcie, to taka, że to była dziewczyna, która miała zerowy kontakt ze swoim ciałem. Mhm. I to tak. mnie tak uderzyło. Tak, wiesz, tak, no, tak. to się też skądś wzięło. No i mi się strasznie mi było. <laughs> I nie? miałam ochotę tak. przytulić tę dziewczynę. No, tak, 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 tak. Nie taka wiem, jak... jest, no taka jest prawda, że my to gdzieś mamy, to tak jak Zosia mówiła, od, tak. od rodziców i to się tak bardzo często nam zakorzenia i potem gdzieś tam sobie przychodzi na to nasze właśnie dorosłe życie. Mm -hmm. Powiedzmy, dorosłe, do 25, 30, tak. Mm -hmm. bo nie jak... wiesz kiedy to się dzieje, nie. No, bo to nie, nie jest... masz na tym kontroli. I zazwyczaj tak to nie jest. Jeden tekst, mo, chociaż u mojej mamie, moja mama twierdzi, że to był ten jeden tekst, ale jak jesteś już wychowywana, wiesz, no, dlatego ja teraz tak, tak bardzo. E <laughs> kontroluje siebie, żeby już, yy, nawet jak moje dziecko miałem ja tam pół roku, żeby nie komentować tego, jak wyglądam w lustrze, mm. żeby nie zwracać uwagi na to, czy przytyłam, czy schudłam, czy żeby nie wychowywać. Bo ja, ja, moja mama od, od momentu jakiejś urodziny była cały czas na jakichś dietach. Cały czas. Czy dieta jakieś te takie te sypane, te, te główne, co to było, wiecie, 30 lat temu. Cały czas była ta walka, żeby schudnąć, nie? I, i, i jak, jak my. Jako, jako jej córki miałyśmy zatem mniej, skoro to była nasza mama, jakby nasz wzór. Mm -hmm. I to jest jakby, myślę, że bardzo dużo kobiet miałam ostatnio taką sytuację z bliską mi osobą, kobietą mamą, że ona zapaliła papierosa przy, przy jej córce i która ma, która ma tam, nie wiem, 8-9 lat czy coś takiego. I ja po prostu mi to zmroziło. Nie? Ona jakby się wychowuje w innych, w innym kraju, i, on, I mnie to zmroziło, i ja mówię, ale poczekaj, yy, jak to, to ty yy, nie, nie wiesz, że ona jakby zrobi dokładnie to samo, jak tylko będzie, będzie mogła to zapalić papierosa, bo będzie chciała być taka jak ty. I szczerze, ona na to nie wpadła. I, jakby ja, I tutaj nie mówię jakby tego po to, żeby ją ocenić, bo każdy z nas ma inne, jakby, mm -hmm. wiesz, inaczej na to wszystko patrzy, ale ta, ta właśnie sama, sama świadomość, bo jakby nas się nie wychowuje w mam wrażenie, że w tym takim właśnie fajnym samorozwoju, w tej samoświadomości, mm -hmm. tylko jakby jest jakiś pęd za, 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 za pracą, za życiem, za, za, za nie wiadomo za czym, a, a, a potem jakby się okazuje, że, że ludzi, ludzie się dziwią. Przecież to jest, to jest notoryczny obrazek, że tata, to nawet Andrzej mówił ostatnio chyba w swoim podcaście, nie? Że, że poczekaj synuś, zaraz, ci, zaraz się pobawimy, tylko tatuś pójdzie zajarać. No przecież ten synuś, jak tylko będzie mógł, to on się nie posługa, To jest notoryczne, że a przecież jeżeli Jakbyś miała się zapytać tego taty, czy chcesz, żeby twoje dziecko w wieku 12 lat paliło papierosy, to być nie. nie. <śm> ale wiesz, jakby to i, i, i ten brak logiki jest jakiś porażający, no. No, ale taka jest, taka jest e, prawda, że jak nawet sobie przypomnę moje relacje z rodzicami, to jest dokładnie to, to samo. Mm. Tak. no. A Zosia mm. powiedziałaś o tych dietach swojej mamy. E, ja też kojarzę, że w wywiadach mówiłaś o tym, że do pewnego Jestem momentu. Jestem wolna od diet, proszę <laughs> Państwa. Ale od jakiegoś wolna momentu. I ja, ja bardzo bym chciała jeżeli od oczywiście. Paru lat. Nie masz... No właśnie, jakby, co się wydarzyło w tobie? Domyślam się, że to był proces, ale... Myślę, że jest nadal bardzo dużo kobiet, które walczą z ciałem. Myślę, że to w ogóle jest trochę jak. To jest proga, porównanie, ale trochę jak alkoholizm. Czy całe życie jesteś trochę w tym systemie takiego uzależnienia, to że. To jest potężny biznes zarabiania na kobietach, na tym, żeby one się nie czuły dobrze ze swoim Oczywiście, ciałem, ale... bo można na tym zarobić potężne pieniądze, na treningach, na kremach odchudzających, na dietach pudełkowych, na, na zabiegach, na, na to, to jest. To jest Potężny biznes. Ale jak I... się uwolnić od takiego myślenia, że dieta mi pomoże osiągnąć jakąś lepszą własność? ja też y, lubię sobie pójść na, nie wiem, na endermologię na przykład. To mm -hmm. jest taki zabieg, który mm -hmm. powoduje, że ci zle, leci ci woda z, jak masz zastoje, a ja mam potężne zastoje limfatyczne. Mm -hmm. I y, to nie o to chodzi, że ja teraz powiem, treningi są złe, y, właśnie nie wiem, kosmetyki są złe. jakby nie, tylko, że żeby złapać w tym wszystkim jakiś taki balans, że no nie wiem, no ja na przykład wiem, u mnie największą, y, największym momentem takiej właśnie przemiany i takiego szoku wręcz, to było mm -hmm. jak przeczytałam na wakacjach, że wakacje, piękne. tak, no, obsesję piękna. I ja wtedy byłam, no nadzieja miała 10 miesięcy, może 11. Wyjeżdżając na te wakacje, bo to było półtora miesiąca na Majorce, ja doszłam do swojej wagi. Um, do swojej wagi sprzed ciąży, Zmieściłam się we wszystkie ciuchy, no ale pojechałam na wakacje. No i na wakacjach, wiesz, no hiszpański styl życia. Tu winko, tu kolacji o 21. E, tutaj jakiś, wiesz, no, czy lody, czy coś. I, i, I gdzieś powoli, no też na początku biegałam, robiłam jakieś treningi, ale potem było 40 stopni mm. tego i jakby mogłam chodzić z Andrzejem na siłownię rano, ale no też, no, nie chciałam to wakacje. I właśnie zacząłem czytać tę książkę, bo też czułam te narastające wyrzuty sumienia, nie? No. że zaraz zaprzepaszczę to, co zrobiłam. I, i właśnie ta książka mi tak, tak niesamowicie otworzyła oczy w taki fajny sposób, że. że... No, no i co? No to przytyję. Mhm. No to wrócę z tych wakacji, mhm. plus trzy, plus cztery, plus pięć. No jakby ja, ja nie chcę katować się. Na dietach, czy, proszę bardzo, ja mogę być teraz na trzy miesiące na diecie bezglutenowej, e, czy na diecie bez cukru, czy na diecie bez węgli i ja wiem, że ja schudnę w sekundę, tylko co, 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 co z tego, my, skoro po tych trzy, co ja mam na zawsze już tak nie, jeść, czy wiesz, czy jakieś te diety takie teraz mądre, modne, ten, e, że jesz samo, samo mięso i... No, tak, jakiś tam, no, no, też też mnóstwo moich koleżanek na tym było, ich pochudły, rozwaliły, na początku mi się poprawiły badania, potem mi się totalnie rozwaliły, no i potem wszystko jakby im wróciło, no bo nie jesteś w stanie pociągnąć, no no nie. tak? No, nie, nie w dzisiejszych czasach, nie z naszym przyzwyczajeniem i wiesz, no i, i, i ja już po prostu wiem, e, że nie, po prostu nie. Jeżeli sobie zamawiam dietę pudełkową, to dlatego, że mam taki zapierdziel, że nie, nie jestem w stanie sobie gotować. Ale to nie jest, że ja sobie e, zamawiam teraz pudełka 1800 kalorii i jakby nie, to w ogóle to już nie jest ten, e, ten sposób myślenia na temat mnie, na temat mojego ciała. Moje ciało się potrafi zmienić w niesamowity sposób. Mogę mieć Bęben po prostu gigantyczny, który potem się wsiąknie, i jakby bardziej jara mnie praca nad tym ciałem fizyczna, żeby ono było silne, żeby, mi, żeby ono nie było kontuzyjne, a ja jestem opór kontuzyjna, żeby mi się plecy nie, nie siadały, żeby żebym miała mocne nogi. A to, że ono się zmienia przy okazji, to też jest fajne, bo jakby ja naprawdę uważam, że sport jest super, ale też jak, jak słyszę, że nie wiem, że dziewczyny na przykład właśnie trenują pięć razy w tygodniu i mają diety nie wiem 1500 kalorii mhm. no to Destrukcja dla organizmu. To jest hardcore tak, dla organizmu. Tak, 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 tak. I też jakby fajne jest to, że coraz więcej już osób, znaczy wydaje mi się, że chyba to już w ogóle nie ma takich osób, które ci powiedzą, jakby bądź na właśnie, wiesz, tam 1200 kalorii, terenu i tak dalej. No tylko raczej wszyscy mówią, jedz, żeby schudnąć. musisz. nad no patrą chyba coś takiego powiedziała. No ta to, to sobie wiesz, okadza odbyt i tak dalej. <laughs> no, tak no to jakieś inny... z jednej strony dla mnie pokonanie wstydu lub jakieś takie ujarzmienie go, bo pokonanie to tak jak powiedziałaś, to jest proces, gdzieś tam cały czas w Jesteśmy i trochę trzeba być też czujnym, żeby tego wstydu do siebie za bardzo nie dopuszczać, ale jak sobie myślę na przykład o tobie, no to jednak jesteś osobą publiczną, wystawioną cały czas na ocenę. Chodzi mi o pewien mechanizm, że jak nasze ciało się zmienia, a właściwie chudnie, to przecież zazwyczaj jest tak, że dostajemy więcej komplementów. No tak. I teraz, um, czy to nie jest pułapka? W którą my wszyscy trochę wpadamy, no bo z jednej strony ja chcę być pogodzona z sobą i e, samo akceptacja super, pracuję nad tym, lubię siebie, mm -hmm. po czym nie wiem, wydarzy się właśnie coś takiego, tak jak ty teraz masz miesiąc p <śmiech> <śmiech> i pewnie skutkiem ubocznym tego będzie utrata wagi tak. i się zaczną pojawiać komplementy. O ten mechanizm mi chodziło, że wtedy te nagłówki się zmieniają, że, że media też tak funkcjonują, że wtedy ym, już nie ma tego y, piętnowania ciała. Nie wiem, wtedy, wtedy jest taki podziw. I zaczynamy tak. uzależniać od. Tak, że jest. I me metamorfoza. Tak. Wielka tak. metamorfoza. Zobaczcie, jak ona. Tak. i tak. Albo... znowu teraz o komentowanie. Dobrze, bo już wyglądało da. tak, że. Czyli... Jeszcze... No i świetnie, przecież mąż sportowiec Nie mam pojęcia, jakie są, ale podejrzewam, że to są tego typu komentarze. To są ludzie w ogóle ale, ale też znajomi nas komplementują. Teraz jak się uchronić przed tym, żeby sobie samej nie powiedzieć, a okej, okay, czyli teraz jest lepiej. Wiesz co? Bo mi się wydaje, że. Znaczy jak... Tak teraz jak sobie tak o tym myślę, no to e, e, ma, ja mam teraz takie wrażenie, że ja się nie katuję. E, że ja nie robię niczego wbrew sobie. Jestem mm -hmm. tak... Jestem w opór zmęczona o 15. <grym> ale jestem tak zajarana tą metamorfozą, w sensie to się tak nazywa, ale to jest po prostu no, codzienny od poniedziałku do piątku treningi, od 6.15 do tam 7.30. I mi to tak pasuje... I się czuję tak świetnie, że o 7.30 już jestem po robocie. Andrzej zazwyczaj jeszcze śpi z, z Nadzią, więc w ogóle mam czas, żeby sobie pójść napić się kawki ze śniadanie w takiej knajpce obok. Albo przyjeżdżam ze śniadaniem do domu. I tak, ja w ogóle jakiś zyskam takich skrawek, taki, taki, wiesz, mama time, nie? Mhm. I... Um, i chodzi mi o to, że teraz jakby ja nie mam poczucia, że ja robię coś wbrew sobie, że ja robię... Mm. Bo dla mnie na przykład jakbym, jakbym była nawet bez ćwiczeń, ale na diecie 1200 kalorii, to jest robienie coś wbrew sobie. Wbrew no bo, chyba walka, nie? Tak, Wtedy no. walczysz, a ty ja, nie ja walczysz. Ja o, ja o nic nie walczę. Jakby jest mi ciężko czasem wstać mm. o 5.30, ale równie dobrze byłoby mi prawdopodobnie ciężko wstać o 9.30, jakbym <laughs> mogła. Więc jakby ja się z tego cieszę. Jest mi dobrze, mam siłę, czuję się silniejsza. I jak ktoś doceni moją pracę nad, nad, nade mną w tej chwili, nad, nad moim ciałem, gdzie naprawdę jakbym głównym motywem było to, żeby, żeby, to, żeby mi wzmocnić plecy, bo mój fizjo, ja bym wiesz, na przestrzeni zeszłego roku. W, w kwietniu zeszłego roku przestałam chodzić na dwa dni, na trzy, trzy, dwa, trzy dni przez taki ból kręgosłupa, który ja mam bardzo silną psychosomatykę. I tam no, jedna sytuacja mnie tak zestresowała, że po prostu prawie znosili mnie z planu zdjęciowego. No Nie i ten mój fizjo, który jest wspaniałym facetem, po prostu przez pięć dni codziennie u niego byłam. I, i on mi powiedział, no pani Zosiu, jakby pani... Musi robić, nie wiem, minimum 100 brzuszków dziennie. Musi pani wzmocnić te plecy. Jeżeli nie, to my się będziemy tu widywać raz na 3 miesiące. I tak było. No i jakby teraz też powiesz, jak nadzieję, już miała te półtora roku, to znalazłam w sobie tę siłę. Mówię, dobra, jakby robimy. Mam teraz, mam ten czas, mam pomoc. Idzie wiosna, czyli idzie ta nowa, nowa siła, nie? nowa energia, dam radę. I, i, I nie chcę też, żeby było coś takiego, że ktoś mi powie, ładnie wyglądasz, o, schudłaś, o ten. Okej, okay, dzięki, ale wiesz, w moim przypadku. Um, u mnie to nigdy nie była na pierwszym miejscu. Yes. E, I e, nie, ja nigdy, wiesz, nie e, uważam się za atrakcyjną laskę, ale nie uważam się za laskę typu modelka, tak? W sensie, że, 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 że moja siła nigdy nie polegała na moim wyglądzie, mm -hmm. tylko na moim charakterze i na moim podejściu do życia. I, i też pamiętam, że <kł> jakaś, jakaś też kiedyś laska skomentowała, jakim cudem ty miałaś tylu takich facetów, że ona zawsze ma takich fajnych facetów, takich przystojnych facetów. No k no. I to jest w sumie bo ja nigdy nie miałam ciała modelki, nigdy nie byłam dziewczyną, e, wiesz, że patrzysz jej i masz takie o, jak ona jest piękna, jestem normalną dziewczyną, ale po prostu charakterem potrafiłam to wszystko fajnie ogarnąć. I to bym chciała prze, e, przekazać mojej córce, że nie ma nic złego w byciu ładną dziewczyną, w byciu zgrabną, zadbaną, wysportowaną, whatever, co jest dla ciebie ważne, ale przede wszystkim. Bądź człowiekiem, bądź fajnym człowiekiem, bądź wesołym człowiekiem, bądź dobrym człowiekiem. To są wartości, tak. które sprawiają, że jesteś od razu o wiele bardziej atrakcyjna. Yes. Nie no. można budować wartości na wyglądzie zewnętrznym, no. bo jeżeli my budujemy wartości na wyglądzie zewnętrznym i coś się w życiu stanie, no. nie wiem, będziesz miała wypadek, zachorujesz, tak. no. to co wtedy? No i naprawdę tak naprawdę tracisz w ogóle No to wiesz, no to jest może nie w tego mówić, ale wydaje mi się, że Andrzej nie będzie miał pitego za złe, że on naprawdę się spotykał z przepięknymi dziewczynami, takimi. Hop, nie? A on mówi, no, 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 nie, no, nie, no nudziłem się no potwornie. No, w sensie, że, tam, że jak za, za tą przepiękną urodą nie stoi coś więcej, no to znaczy też zależy, kto czego szuka, nie. No Ale to, poczekaj, czy, to tak. ja zadam przewrotne pytanie, żeby też właśnie wybadać, w jakim punkcie byłaś? Jak byłaś przed pierwszym spotkaniem z Andrzejem. O <śśmiewicze> We wszystkim, nie na no, Ale wiesz, chodzi mi o to, czy miałaś rozkminę. Boże, się z jakimi on się dziewczynami spotykał. E, wiesz co, nie. Bo to no, ten wtedy... sportowiec też. On też ma świetne ciało, mm. nie? Z racji tego wykonywanego zawodu. Wiesz co, tak, tak. Nie no, ja wtedy w ogóle to się śmieję, z że ja go nieźle oszukałam. <śmiewicze> Bo ja się wtedy przygotowywałam do okładki, okładki Shape'a, więc mm. rano biegałam, a wieczorami miałam treningi. I właśnie tak cisnęłam. Jeszcze <śmiewicze> potem byłam na soli. No ja byłam, słuchajcie, e, ja byłam taka, byłam po, no ważyłam chyba no, z 8 kilo mniej, czy tam 7 kg mniej niż teraz, e, byłam wygłodzona, wychudzona e, i, no i byłam singlem 3 miesiące. Eee, ja w ogóle nie brałam go na poważnie. W sensie poznaliśmy się na jakimś evencie ja byłam odwalona i jakby wpadłam mu w oko, ale w ogóle go nie brałam na poważnie. W ogóle go, wcześ, nawet tam typo, dowiedziałam się w ogóle kim on jest parę tygodni wcześniej. Mm -hmm. Nigdy jakby mnie sport nie interesował e, za bardzo, więc nie, jakby, nie, no, autentycznie nie wiedziałam, że on jest mistrzem świata i tak dalej. Myślałam, że on jest modelem. Jak zobaczyłam go na Instagramie, ja fajny koleś, przystojny. Nie? Więc bo akurat było, było lato i on dużo jeździł i tak dalej. To wiesz, to nie było łatwe też dźwignąć to wszystko, no bo znowu jesteśmy tylko dziewczynami, tak? Mhm. Porównuje się e, e, i porównujemy się do, 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 tych, do, tych, do tych, porównywałam się do tych dziewczyn, z którymi on się spotyka i i wybrałeś mnie, ale... A co Andrzej powiedział? On, on, on w ogóle bardzo się szybko zdeklarował, bardzo... jego Ja, nawet ja nie... wiem, że tam już w ogóle o dzieciach szybko tak, rozmawialiście. Tak. Ale właśnie nie masz w, tej, czasu. w tej kwestii... on um... co, jak był taki moment, że było naprawdę ciężko i tam bardzo dużo osób próbowało nam to zniszczyć, ten na początku, jak, się, jak wyszło, że my się spotykamy. I, i, to, i, i no... tam, Jak można chcieć zniszczyć? No to ja pamiętam tylko taki moment, że on... I to było takie naprawdę wzruszające, że on tak usiadł i powiedział... Pierwszy raz, jak poznałem dziewczynę, w której nie zmieniłbym nic, i widzę, jak ludzie chcą mi to zniszczyć. I, e, i to dla mnie było po prostu, jakby ja usłyszałam to, co on powiedział, nie? Że, że on by z we mnie nic nie zmienił. I ja bym takie, ale jak to? I wiesz, w mojej głowie od razu lista tych kompleksów, które ja bym zmieniła, Który, aha, tak, A on nie? A on nic, nie? On nic, nie? I, no, ale to znowu to jest to, jak oni nas, wiesz, postrzegają, a jak my siebie postrzegamy. Mhm. Ja jestem właśnie teraz, lubiłam sobie e, skloroterapię, czyli taki zabieg wpuszczania e, e, pianki w żyłę, bo mi wywaliło jedną żyłę na nodze e, po. E, bo ciąży. Mieli zabieg. pisowski zabieg, ale nie. No w ogóle bezbolesny i tak dalej, no ale muszę chodzić właśnie w pończosze uczyć uciskowej przez trzy mm -hmm. tygodnie. No i jak Andrzej mi zobaczył w tej pończosze, to myślał, że wiesz, drugiej brakuje. <laughs> on mówi, ale o co chodzi? I ja mówię, no, że mam te, te, że robiłam sobie zabieg i mu tłumaczę. Mm -hmm. I ja mówię, nie widziałeś tego? Nie widziałeś tej żyły na mojej nie. nodze? On, nie. I sobie wtedy myślałem znowu, jakby. Ja pierdzielę, nie? Oni naprawdę nie widzą takich rzeczy. Oni naprawdę nie widzą tego, nie. a już zwłaszcza nie widzą takich rzeczy, jak się uprawia seks. Czy komuś, czy któraś ma wałek, czy któryś Aj. cycek patrzy w lewo, w prawo, czy w dół, czy jest celulitis. Oni naprawdę tego nie widzą. Im nie. bardziej laska się czuje super ze swoim ciałem, tym bardziej oni są zajarani. A możesz mieć naprawdę to ciało daleki od tego, co prezentują tak. w gazetach. Tak, no. właśnie, dodajmy, bo są zajarani nie tym, że ty tak super wyglądasz, tylko po prostu emanujesz też taką energią. No. No. Tak, jak jesteśmy właśnie pogodzeni ze sobą. To wiesz, dla nich to szkujcie. też jest ciężko, tak. bo oni też zostali wychowani w pewien sposób. Mhm. Im też ten ideal kobiety został przedstawiony mhm. w konkretny sposób. To nie jest tak, że te ta dziewczyny z magazynów, e, czy, e, czy wiesz, e, magazynów takich dla nastolatków, nastolatek czy playboye i tak dalej, to też wszystko jakby to oddziałuje też na chłopaków, nie? Dlatego jestem naprawdę wielką fanką Nowego glamura i to, co robi tam Kasia, to po prostu Kasia Dąbrowska jest e ona tak idzie inaczej i tak mm. stara się właśnie, żeby, te, żeby to nie było kolejne płaskie czasopismo, ale to już taka e, dygresja. No i wiesz, i masz, no, ty, masz też tych... kiedyś, ty też kiedyś poprosiłaś o to, żeby nie retuszować tak, więc co się rzadko zdarza. A i tak wróciły z retuszem, ale ostatecznie. Dziecko się udało się... mi zretuszowali. <noise> Wałeczki dziecka mi zretuszowali. Ja myślałam, że po prostu, <noise> że wyjdę z siebie, jak to zobaczyłam. Faceci są trochę pomijani. Kobiety zawsze, że to my mamy tak. problemy, mamy kompleksy, ale faceci też mają. Zdecydowanie. Nie I to jestem. w ogóle oni naprawdę mają bardzo dużo kompleksów. I tak samo z brzuchem, U z włosami, tak, ze wszystkim no. tak naprawdę, ile jest osób, które przychodzą do gabinetu i mają problem z włosami? Są to mężczyźni. Tak, że chcemy przykładować sobie było. Tak, to, to jest bardzo teraz popularna transplantacja. Ja chciałam Ciebie dopytać, jak mm -mm. na ten moment już widzisz um, tą drogę, która cię czeka jako uh, dro taką drogę świadomej mamy. Nie e, widzę. <laughs> Nawet Fajnie. Ja nawet nie zastanawiam, bo to jest tak, że jak sobie myślisz, jak byłam w ciąży, nie byłam w stanie sobie wyobrazić, że ja przewinę dziecko, bo w życiu nie przewinęłam dziecka, że to mi się wydawało w ogóle jakiś monteverest moi, moich możliwości. Potem nie wyobrażałam sobie rozszerzenia diety, że to jakoś totalnie mnie to przerastało, że ja mam zapisywać, o której co ona zjadła i w ogóle ten, czy karmienie, czy coś, jakby, czy odpieluchowanie, że każdy ten etap wydaje mi, jakby na początku, przez pierwsze mhm. ten... Półtora roku wydawało mi się jakimś potwornym trudem. Jak sobie teraz myślę, nawet rozmawiam z Andrzejem, a on, on mówi: że co sobie wyobrażasz, że ona będzie chciała wyjść kiedyś do jakiegoś klubu? <śled> ja mówię, nie. A po, po, czym, nami, wiesz, pójdę. po, czym, po czym mówię, ty a ja pamiętasz, jak bałam się ją zostawić samą. W, w, w pokoju z kamerką, z nianią elektryczną. Mm. Nie byłam w stanie jej zostawić. Nie? No, no, dlaczego? Nie wiem. E, ale nie byłam w stanie. Ona miała chyba trzy miesiące, jak ja ją zostawiłam samą w pokoju. No może to, wiesz, utrata ciąży, może ten początek, nieważne. M może miałam jakąś swoją traumę, ale potem jak, sobie wy, jak ona już urosła na tyle, że ta mata oddechowa, która, wiesz, ci pokazuje, że dziecko oddycha, już e, była na tyle mała, że nie łapała jej tego mm. oddechu, więc no to mówię: Dobra, to trzeba to zdjąć sobie myślę, no myślą. No, nie będę spała, przecież kurwa, nie będę monitorować, czy ona oddycha, nie? No i faktycznie dwie pierwsze noce były takie, wie, że się tam budziłam, patrzyłam, wchodziłam do pokoju, ale to też mija, więc jakby jak sobie myślę, jaką chciałabym być mamą dla niej, jak będzie już zaczynała mieć swoje zdanie i tak dalej, no będę na pewno trudna, bo ja uwielbiam kontrolę i tak dalej, ale wiem, że też będę pracować nad sobą, że będę chodzić do, na, na psychoterapię, jak, jak zobaczę w sobie te, ten. Mam super partnera, który em, bardzo nie lubi kontroli, więc mnie szkoli po prostu w momencie, jak jesteśmy razem. I, te, i on mnie też bardzo dużo uczy, żeby nie być mędą. E, <noise> I e, wiem, że może dlatego tak bardzo chciałam mieć syna, bo ja wiedziałam, że on, że, że on jest takim, on jest tak super facetem, że, że by było tak łatwiej tak zrzucić, wiesz, tę odpowiedzialność <noise> na niego, ale wiem, że na pewno Andrzej będzie taką osobą, na której będę mogła polegać i, 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 i będzie mu pewnie łatwiej dać dziecku wolność niż mi, ne? ale to są te, to są. Eee... On nie ma też tego ciałka migdałowa, tego, czy jak tam się nazywa, który się otwiera przy porodzie, i już potem się ku chcę zamknąć. Dlatego ja tak, tak się wszystkie boimy o te dzieci. To jest, to, jest, to jest udowodnione. Ale nie no, kończąc to pytanie, w ogóle nie myślę w tych kategoriach. Bo to jest Ale bez wiesz, sensu. bo ja też tak podpytuję, bo wiem, że zwracasz uwagę na to, żeby w komunikatach nie podkreślać właśnie tego, jaka jesteś piękna i tam już mocno przeszkoliłaś swojego kady. Tak, to jest To nie, to nie, to jest kamienie mościane, szeroka mościana, przepraszam, kamienie mościana. I się zastanawiam, czy na tym etapie łapiesz jakieś kolejne. Właśnie takie, wiesz, punkty, w których już możesz coś układać pod taką młodą, świadomą kobietę, którą kiedyś będzie. Mm. Strasznie chciałabym uczyć ją wrażliwości i empatii, tak? I bardzo dużo osób się pyta, czy nadzieje mięso. Nadzieje mięso, bo jak miałam do wyboru robić z niej wegankę od dziecka, ja nie, nie, mam koleżankę, która jest dietetyczką i jest weganką, i tak prowadzi swoje dzieci. Wegańsko, wegetariańsko, i ja tak nie chcę, bo też nie chciałam jej kuć, bo to musisz wtedy bardzo często. jej ja robić badanie fajnie. krwi raz na rok. no chyba, że trzeba, teraz jesteśmy właśnie po badaniach krwi. Jest to potwornie traumatyczne, czy szczepienie, czy, czy pobieranie krwi jest traumatycznym przeżyciem i dla dziecka, i dla rodzica. Mhm. Więc jej nie chciałam tego robić, nie, chcia, nie chciałam jej te, w ten sposób prowadzić. Jakby je mięso trzy razy w tygodniu. Jest to mięso dobrej jakości. Natomiast nie ukrywam, że jak już będzie starsza. Nie wiem, ile to jest, 4 lata, 3 lata. Jakby to też, wiesz, każde dziecko, jak ono mi zada pytanie, skąd, dlaczego tatusie to, a my jemy to, albo dlaczego, jakby to ja jej to wytłumaczę mm -hmm. i ja jej powiem. Jakby, kochanie. Produkcja mięsa wygląda w taki, a, nie inny, mm -hmm. sposób. W taki, a nie inny sposób. Produkcja jaj wygląda w taki inny sposób. Produkcja na biału. Na, I chciałabym, żeby ona miała tego świadomość, mm -hmm. tak? Bo ja nie wiem, kiedy ja zyskałam świadomość, na czym to polega. I mi to jakby, wyrzucę że jakby to się to, to jakby e, jakbyż, e, rzeźnie miały, miały szklane, mm -hmm. e, przeźroczyste e, tak. e, ściany, to wszyscy bylibyśmy wege. I bardzo bym chciała ją wychować w takim e, szacunku do, do zwierząt. Wiadomo, szacunku do ludzi oczywiście też, ale przede wszystkim takiej empatii do, no do tych, którzy, którym jest się najtrudniej bronić. Mm -hmm. I, I to bym to, to, bym, to bym bardzo chciała. czy ona pójdzie za mo, moimi śladami, no tego już nie wiem. I, to, i będę musiała to uszanować, prawda? Mm -hmm, pewnie, że tak. Ty na, zadaj jakieś pytania. <noise> nie, bo, bo tak fajnie jest czuje, jakby. Nie, zagarnęła, jakby. Nie, absolutnie też nie chcę wiesz... Nie, nie absolutnie nie. Inform... Jest, tak. jest tak. No to, no to na koniec. Chociaż... No fajnie, <noise> fajnie. Fajnie. Ja, ja też jestem wieszona. Samu To Zosia prawda, fajnie. opowiada prawda. I przechodzi przez wszystkie, wiesz, etapy, więc fajnie się tego też e, słucha, ale fajnie rzeczywiście, że e, możemy porozmawiać z osobą, która ma wartości takie prawdziwe że jakby obala te mity w internecie, na tym Instagramie, Facebooku, że się tego nie boisz i to jest bardzo, bardzo fajne, bo takich ludzi też jest jeszcze bardzo mało. Powoli się wykluwają. Tak, powoli się wykluwają, <noise> tak, zostaje, powoli no, się wykluwają ale... ale ich jest jeszcze bardzo, bardzo mało. Żyjemy no, to w to też się stydzie. dostaje bęcki, nie? Łatwiej no, jest być, chować tak. się za filtrem, za idealnym życiem, nie przyznawać się do problemów i twierdzić, że ma się wszystko idealne itd. i tak dalej. Każda jakby, każda, każda jakaś prawda, którą powiesz, jakby wiesz niesie za sobą ocenę po prostu i nieważne czy powiesz poroniłam, mam depresję leczę się mam problem z alkoholem, nie piję to pod ogromem oklasków i milionem wiadomości dziękuję, że o tym powiedziałaś, jestem, przechodzę przez to samo, dziękuję, że się podzieliłaś powstanie Artykułów, tak. które będą miały clickbaitowe nagłówki mm. które będą napisane w taki sposób, żeby generować hejt, mm -hmm. bo to się, to się najbardziej klika, mm -hmm. tak? I jakby to, tak jak wiesz, no ta cała moja sytuacja z czerniakiem, która była dla mnie strasznie trudna i jak się okazało, że muszę iść do, do, na onkologię w czwartym miesiącu ciąży i, i tak strasznie nie chciałam, żeby to wyszło, bo mm -hmm. bardzo mało osób o tym wiedziało, bo nie chciałam jeszcze z rodziny, mówię. Nie chciałam angażować w to rodzinę i sobie tym kurde, że jak ty wyjdzie i powstaną te nagłówki, że mam raka, w ciąży, e, i dowie się o tym rodzina, która nie wie, że to tak naprawdę nie było nic groźnego, bo szybko wykryte. I Ja wiedziałam, że, że, że ja będę chciała o tym powiedzieć, bo to jest, jak masz tak potężne zasięgi typu pół miliona. No, to to jest też potężna odpowiedzialność, i, i możesz z tego super skorzystać. W sensie, mhm. właśnie mówić o tych, o tych, o regularnym badaniu się. E, I, no kurde, no, no nieskromnie mogę powiedzieć, że mam na koncie uratowanych parę żyć, i to są wiadomości właśnie od dziewczyn, które mi podziękowały, że poszły zbadać pieprzyk i w ostatniej chwili udało się e, uchronić przed, e, przed rakiem, nie? w sensie, że wycięto i, i teraz będą się, będą się badać. Mhm. E, I ostatnio też byłam moje mojej właśnie. E, dramatolożki powiedziała, że była dziewczyna od pani właśnie i, i, i ta sama sytuacja. I jak, już, jak już powiedziałam, to zaczęłam o tym mówić często. Wzięłam udział w kolejny, kolejny raz w kampanii tej ta, mm -hmm. z doktorem Rudkowskim I, i, I niech to idzie w świat, niech ludzie się badają, bo Czerniak co roku zbiera potężne żniwa i to też wśród bardzo młodych ludzi. Mm -hmm. Koroby są teraz w ogóle. No bardzo ale, bardzo oczywiście, wysłyszy. wiesz, powstało to właśnie to, czego się bałam, czyli nagłówki pod tytułem Zofia Zborowska miała raka w ciąży nie? i tak dalej. I... Ale to zawsze, to zawsze Ale to będą tacy ludzie. To, to, jest to jest samo obrzydliwe. trochę co zrobiła Marianna Gierszewska. Nie wiem, czy śledzicie tematykę Stomi. To było tak. dokładnie tak samo. Ona powiedziała, że takie coś jest, o czym ludzie w ogóle nie mieli pojęcia. To po prostu na nią patrzyli no jak się. na... I też, że w większości ludzi uratowała życie, tak. a drugiej większości, no lecimy, jak ty wyglądasz, że ty o tym mówisz, tak. że, ty się, te, tak. że ty się nie wstydzisz o tym mówić. No ludzkie. Tak, tak. Ludzkie. No to jest takie e, trochę kuriozalne, że za tę misję jakąś taką tak, edukowania tak, dosyć. Się, i nie, tak, wojewasz. i że właśnie, że robisz to specjalnie, żeby podbić zasięgi, tak. że o że teraz będzie się na tym lansować. Jakby naprawdę lansowanie się, mówienie, czy znaczy, to no, nie wiem, no, mówię oczywiście. Się na czerniaku. Tak, się na się, tak, albo na poronieniu. Tak, e, i, 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 chore po prostu. E, pamiętam że wiesz, że. że Yy, właśnie jak był dzień ciąży utraconej, to zrobiłem tylko taką ankietę, że dziewczyny, nie jesteście same i e, jak któraś z was poroniła, to jakby zaznaczcie, nie? żeby zobaczyć ile nas jest. I tam wyszło, wiesz, tam, nie wiem, parędziesiąt e, tysięcy dziewczyn zaznaczyło, że poroniła. I to jest znowu też niesamowite, to jest taki temat tabu. Mm -hmm. I jak im bardziej zaczęłam o tym mówić głośno i otwarcie, nawet wśród znajomych, to nagle jedna, druga, trzecia, tak. czwarta koleżanka jest też miała to doświadczenie. Tylko nie mówisz o tym, bo bo to jest też, bo się tego wstydzisz. wstydzisz no. Ja po poronieniu, co mi się w ogóle w głowie nie mieści, i ja przeprosiłam Andrzeja, a on w ogóle, on je ale to jest coś, czego w ogóle nie umiesz wytłumaczyć. Jak mhm. ja sobie teraz o tym myślę, to, to aż jest mi szkoda samej siebie, ale, bo jesteś, w ogóle nie wiesz, co się dzieje, nie? I, i, I nagle po prostu wiesz, no Andrzej w ogóle, wiadomo, że bardzo szybko wyprowadził mnie z tego stanu, że w ogóle nie mam za co przepraszać i tak dalej, ale to jest jakby ten stan, że, że nie wiesz, nie? I... No i nie wiesz, czegoś tak naprawdę wstydzisz, no, no. Bo przecież no, nie jest Twoją winą, że poroniłaś, tak? No, no i no. Ale przez to, że jest to temat tabu. Tak. To się o tym nie, mówi. nie Zobaczcie, jak w ogóle tabu nas zamyka tak. we własnych domach. Tak. Nie? I w momencie, tak. kiedy nawet taka prosta rzecz, robisz ankietę i ja zobaczę y, jakiś tam odsetek wysoki hmm. i już wiem, że nie jestem sama, hmm. i że są siostry. Nie hmm. nazwijmy to tak, bo dla mnie to tak. są siostry w jakimś doświadczeniu, no to ma mega dużą moc hmm. i, i trzeba to robić. I ile razy chciałaś zrezygnować z tej ścieżki? ścieżki y, w sensie. Bycia na froncie i mówienia o rzeczach, za co no, nie mówią. Cały czas. Teraz mam jakieś takie podejście do tego Instagrama, że. Wiesz, też, też są sytuacje, które jakby są nieprawdziwe, tak? I to jest chyba najbardziej boli, jak widzisz, że ktoś wykorzystuje Twój wizerunek do, y, y, do jakiejś akcji. Y, i żeby po prostu wiesz nakręcać spirale to ja ostatnio zostałam wpakowana w taką sytuację gdzie już nawet nie chcę do tego nie chcę mówić co to było, ale to totalne kłamstwo totalne na mój temat i ja zaczęłam wiesz interweniować i pisać do tych dziewczyn, które to udostępniały, czy właśnie do, do jakiejś, jakiegoś portalu, który udostępniło że, że, tego fake newsa i mówię ludzie no Kurde, jakby to jest kłamstwo, to jest, to jest jakby stawiacie mnie w jakiejś sytuacji w ogóle, która nie istniała. Mhm. No i jedna dziewczyna mnie jakby przeprosiła i wstawiła to, to że, że OK, już rozmawiała ze mną, że, że przeprasza. To kolejna jakaś patuwa, słuchajcie, napisała, że ja ją zmusiłam do tego, żeby mnie przeprosiła. Gdzie ja miałam z nią super miłą, fajną, elegancką, Słuchaj. taką ludzką rozmowę. I zaczęłam pisać do tej drugiej dziewczyny, mówię. Dla, dlaczego, a, a kiedyś z nią, tą dziewczyną pisałam, mówię, dlaczego, dlaczego tak mówisz? Dlaczego mhm. że musiała Mam ci wysłać screeny z tej rozmowy? To nawet nie odczytała tego, tylko wrzuciła to siebie na stories. Lol, patrzcie, pisze do mnie, nawet nie będę tego odczytywać. No to jeżeli to jest, jeżeli piszesz o mnie rzeczy, które sobie, wiesz, e, wymyślasz, widzisz, że ja do ciebie piszę, a ty nawet tego nie... nie e, nie odczytujesz, jeszcze się z tego śmiejesz, czyli no to, no to, no to kim, kim ty jesteś? I wiesz, i takie sytuacje najbardziej cię bolą, czyli tak naprawdę w ogóle nie powinno się komentować. Nie? I widzisz kłamstwo na swój temat, albo widzisz, wiesz, jakąś tam spiralę, która się nakręca, nakręca, i w zasadzie to, co powinnaś zrobić, to albo iść do sądu. Mhm albo po prostu odpuścić, nie? No bo to jest gówno burza, ona za parę dni e, e, minie. upadnie, no i komu się chce iść do sądu, nie? No niestety, jak chcemy działać w internecie, na Instagramach, to musimy mieć silną no, Tak, Kupę, im większe masz tak zasięgi, kocham. tym większy hejt, tak. tym bardziej się wystawiasz na, na ocenę i będą właśnie, że jak ludzie mówią, że mam około 100, 100, 100 tysięcy followerów, ja to w ogóle nie mam e, 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 hejtu. Ja. <laughs> Poczekaj. dajcie ci jeszcze 50 tysięcy to się potrzyma. zacznie. No. Potrzymam ci piwo. Tak, tak. Tak, no, tak no. jest no co zrobić. Zosiu, nie będę przedłużała. Widziałam, jak zagadałaś na zegarek. Nie, wiem, ja po prostu o 16 coś mam. No, poza tym no. jeszcze musisz drzemkę po tak, po treningu w samochodzie, na światło. No. Ale bardzo Ci dziękujemy, że podzieliłaś Dziękuję. się Dziękuję. Swoją, swoim spojrzeniem na tyt, bardzo. Na to, co robisz. Bardzo za Ciebie trzymamy kciuki. Dzięki. I ja za że... też. Rób dalej, koniecznie. Rób dalej, nie rób rób dalej. Rezygnuj. No. no tak. Pozdrów Andrzeja, niech cię tam dalej wspiera, tak jak to robi. Tak, tak? Andrzej jest spoko. I wie się. Wie jest najlepsza. się teraz na zaczął się sezon kleszczowy, zdjęłam z niej pięć ją ogoliłam ją na krótko i wygląda jak O. <laughs> Odmłazanko. Dzięki tak, za Dziękujemy. Dziękuję.